Mano, z tej strony Miksonek i witam was ponownie w następnym odcinku z Loadout. Jak widzicie, wchodzimy tutaj, chciałem wam pokazać nową broń, która jest tutaj i nazwałem ją Random, tak. Jak widzicie, jest to broń typu, jak się nazywał ten piorun, zobaczcie sami. No, wygląda to całkiem nieźle i do tego nawet się tak dużo nie przegrzewa, jeśli miałem okazję zabić dwóch kolesi i do tego nie doszło nawet do 100%, dlatego dobra, mi prezentuje się całkiem nieźle. Zobaczmy, jak wygląda na ruchomym celu. No tutaj jest trochę gorzej, no ale nadal i tak mam bardzo mocny damage ta broń. Tylko jestem ciekawy, jakby to wyglądało na pojedynczym targecie. Zobaczmy. No nadal ma, jest strasznie mocna, dlatego wejdźmy do gry. Jak zwykle żółto dzioby. No inaczej być nie może. No i szukamy jakiejś gierki sobie. O, tutaj coś mamy. Ach, ekwipunek. Zapewne tam są rzeczy, które kupiłem i jeszcze ich nie wykorzystałem do żadnej klasy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Szturm i bateria, czy... weźmy sobie to może. Okej. Okay. Tam są jacyś dwaj. Weźmy sobie może tą naszą nową broń. Wow. I pięknie. Ale prawie padliśmy i musimy wziąć apteczkę i się chować za barierą. Okej, jesteśmy w pełni wyleczeni i bierzemy znajdźkę. Oh fuck. Dobra, chowaj się. I jest dobrze, tylko teraz nie padnąć. Dobra, wchodzimy tutaj mi do bazy. Tutaj jest ten koleś gdzieś. Oh fuck, ktoś do mnie. Ja. No niestety. Chciałem go z tego, jak to tutaj się nazywa, nie wiem, ale on chyba wali z kolby. Tak mi się wydaje, tak to wygląda. Wow. Okej, mamy zabicie. Nasze pierwsze, nie drugie. Dobrze. I czy padnie? Dawaj. Jest, ale tylko wsparcie. Zawsze coś. Zawsze to są jakieś punkty. Cholera. A, no i mnie zabił, cholera, znowu z tej kolby próbowałem, ale to mi nie wychodzi najlepiej. Dobra, dajemy ponownie, wchodzimy im do bazy. Weźmiemy może tą sobie tutaj, rozgrzejemy już. I tam jest jakiś koleś, ale... Najgorsze w tej broni jest to, że ona musi się rozgrzewać. I to kiepsko może wyglądać podczas jakichś pojedynków jeden na jeden. O, dobra. Wow. Znowu kolba, raz trafiłem i ja, no i niestety padłem. Ale dobra, dajemy dalej, tam jest jakiś koleś. Dobra, dawaj. Ciśnij go i pomoc w samobójstwie. Aha, bo on się chyba sam tym, tak, bo on miał ten rakietnicę. Tutaj jest jakiś koleś, dawaj go. Jest zabójstwo. Przeładuj, dawaj, jest, znajdźka, jest dobrze, ale, o, gdzie tutaj jest jakaś apteczka, nie ma apteczki, wow, tam biegnie jakiś koleś, bierzemy naszą broń i, przegrana rozgrywka, niestety, kurde, a było tak dobrze już pod koniec. Jak w ogóle wyszedliśmy, no 4-3, no ale trzeba też na to spojrzeć z tej strony, że wszedłem gdzieś w, no po końcówce, no tak, no bo dużo tutaj zrobić nie zdołałem. Dajemy następną gierkę. No tutaj ładnie poziom się wbija, 6 punktów ulepszenia nawet. No szczerze powiem, że nawet nie wiem, co tam wybierać, bo i tak nie mam za bardzo kasy, żeby potem sobie kupić jakiś dodatek. Mam 10 spacebucksów, tak jak mówiłem, po każdym meczu. Tylko że to chyba jest tak zrobione, że stosunkowo, jeśli wygramy, to dostajemy
większe nagrody, jeśli przegramy, to te mniejsze. Może schowek, może dajmy. No jak widzicie, tutaj mam zabójstwa, asysty, minutowa punktacja, kontrakty ukończone. Zobaczymy, jak tam właśnie z tymi kontraktami. Sali zabicie razy 2, jeden raz. Czyli pewnie jakiś ten podwójny kill. Ukończ mecz Blitz, jeden raz. A co ja teraz będę tutaj grał? Szczelinę nocną. Nie mam pojęcia, co to jest. Szczelina. Aha, bo to jest to samo. To jest pewnie to samo, tylko że to... No tak, to jest nocą, tylko to jest młot pneumatyczny. No dalej, blokujcie to jakoś, żeby dać gotowy albo coś. Co jest? Już nic nie mogę zrobić? Ale dobra. Zagramy sobie chyba znowu tą samą klasę, bo ten karabin jest jednak najlepszą bronią w grze dla mnie. I no tak, i wydaje mi się o wiele lepszy niż ten właśnie miotacz taki laseru. Więc będę go zdecydowanie częściej używał. No tutaj jakiś koleś ma 9 poziom, nawet nie wiem czemu. No tam jest chyba maksymalny poziom 9, więc chyba dlatego mnie przydzieliło do niego. Ale i tak według mnie powinien być tutaj maksymalny poziom 5. I potem tak samo, jeśli chcesz grać bardziej ze swoimi poziomami, a nie z wszystkimi graczami, to od 5 do 11 albo 10, coś w tym stylu. No bo koleś, który ma 5 level, to tam widziałem, że są te punkty ulepszenia właśnie i on może mieć o wiele lepszą broń niż my. Dlatego też to muszę... Albo też w tej grze zauważyłem, że jest to najgorsze, że... Jeśli ten mam pojedynek 1 na 1 z gościem, który ma ten ogniowy, ten tak jakby broń z ogniem, to praktycznie jest już po nas, bo ogień, po prostu miałem już wiele razy sytuację, w której jestem sam na sam z kolesiem, ja mam właśnie ten pociski, on ma ten ogień i on do mnie strzela i ja po prostu go zabijam, mam połowę życia. I właśnie mnie ten ogień podpala i po mnie, no. No tak, no i to jest właśnie najgorsze i to właśnie zauważyłem, że to jest strasznie sprawiedliwe. I to powinni naprawić albo zmienić, nie wiem. Tak jakoś zbalansować to bardziej, bo co... Tylko ogniem grać, no to ja tak samo mogę sobie właśnie wybrać ogień sam i grać tym samym ogniem. No ale... Dobra, już koniec gadania, bierzemy to. Wow, będziemy się strzelać. I... O, fuck, koleś chyba. No bij go z tej kolby, no i padłem, zarąbiście. Czemu ta kolba ma taki słaby zasięg? Ja po prostu... Zobaczcie, no i co? No i on nic... Stałem tak przed kolesiem, on nawet go nie trafił. No co za koleś. O, jest koleś. Raz. Dwa i dwa razy kolbą i po nim jest, ale i tak ja mam słabo z życiem sytuację. Chyba ktoś mnie goni jeszcze do tego. Albo to był mój. A gdzie ja w ogóle jestem? Co to jest ich? Wow! To jest ich. Ej, aha, on miał nasz młot. No tak. Ale dobra tam. Biegniemy dalej, zanim trzeba go tutaj dorwać. On już chyba nie żyje. Wow! Tutaj jest jakiś koleś. Dawaj go. Dawaj, dawaj. I po mnie. O Boże. Co miał za broń w ogóle? A, miał Gatlinga. Chyba nawet mnie jeszcze strzelił wcześniej. No to ta. To nawet pewnie był ten 9 poziom chyba. O, gdzie on jest? Dawaj go. No, pomoc w samobójstwie. Zawsze coś, ale to samo co zabójstwo. I biegniemy dalej, tutaj idziemy, spróbujemy im podkreślić tą flagę. Oni mają 700 punktów bez jaj. Dawaj go. Cholera. Zaraz mnie zabije. No i widzicie płomień, ile mi zabiera. Sam płomień mnie tutaj połowę życia zabiera i jeszcze kolejny raz i już po mnie. No widzicie sami, jakie to jest bezsensowne w tej grze. Co ja mam w tym momencie zrobić, gdzie tutaj w ogóle apteczek nie ma, oni jednym tym. No ile miałem? Miałem ponad połowę życia i to ponad połowę życia mi zabrało, no trochę ponad połowę mi zabrał ogień. Dawaj go. No niestety. Ja nie mówię, bo ja lamię, no ale
Żeby to aż tak niesprawiedliwe było, no to sorry, no ale nie da się tego nie zauważyć. Chodź tu, stary. Dawaj go. Dobra, przeładuj. Dawaj go. I pięknie. Wow, bo tutaj mnie zaraz znowu ten ogień zabije. Strasznie mi się nie podoba to w tej grze, że ten ogień... No zobaczcie, on mnie po prostu zabiłby, gdyby nie ta apteczka. No, bez sens totalny, no według mnie. Przed ogniem tutaj tylko apteczki ratują, no nic więcej nie zrobicie. No. Oni powinni, twórcy gry, już to dawno zbalansować. O ile sami testują tą grę i powinni to zauważyć, że ogień jest tutaj... No normalnie, no, nie wiem. Dobra, dajemy do ich bazy. Zbytnio nie mam nawet kiedy używać tej mojej zapasowej broni, bo... Ej, no co? On mi tak sam skoczył, no nie wiem, nic nie klikałem. Dobra, bierzemy młot. Tylko żeby teraz nie paść. O, już ktoś do mnie biegnie, widziałem. Już do mnie strzelają. O, fuck, chodź, pomóż mi ktoś. Tu biegnie jakiś koleś. Dawaj, dawaj, stary. Oj, padnę. No, ja już padłem. O ile może dobiegnę do apteczki, dalej skacz. No i widzicie, prawie by mnie to zabił ten gówniany znowu. Ogień. Cholera, my nie mamy flagi, tam koleś sobie biega. Co by tutaj teraz zrobić, żeby mnie nie zabili? I co, i on mi... Ja mogę go tak zostawić? Nic się nie stanie, czy jak? Aha, i co, i ja mam 5 uderzeń nim? Czy... No 4 na 5, no to wygląda... O, tutaj już jakiś koleś przyszedł po mnie. Tam, po tamtego ktoś przyszedł. Nie. Żaden z naszych tam nie poszedł. No i dalej, chodź tu, ktoś weźmie broń, albo w sensie przyjdź tu, żebym mógł cię zabić, albo weźcie mu tą flagę najlepiej. No bez jaj. On tam sobie stoi. O! Weź mu to. O, fuck. Prędzej mnie tutaj zabiją niż tamtego typa. Muszę go tylko uderzyć, bo z tego co widziałem, to zabija instantowo. Wow! Wow. I... Dobrze. Wow. Oh, shit. Już więcej razy nie uderzę. O nie, gdzie to jest? Może ta taka skrzynka z amunicją mi coś pomoże szybko. Wow, 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 nie mam co zrobić. Cholera. Kurde, zrąbałem tą sprawę tu. Kompletnie. Cholera, przeze mnie straciliśmy te punkty. Dobra, koleś, chodź tu. Wow, wow. Ej, aha. Młot, 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 młot. Dobra, nieważne. Wow. Co to jest? Ta gra jest właśnie bardzo fajnie wyglądają te. To jak na przykład coś od ciała odlatuje albo coś w tym stylu. Dobra, biegniemy po kolejny młot. O, tutaj jest jakiś koleś. Zabij go. Wow, 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 wow. I pięknie zabiliśmy. Ktoś do mnie strzelał, to nie, nie do niego. Mój. Wow. To było strasznie złe. Biegniemy za jakimś kolesiem. Cholera. Wow. Wow, wow, wow. Ten płomień, ten promień. Ej, no co to ma być? Dwóch na czterech? Serio? Gdzie jest ten koleś? Tam. Dobra, to biegniemy tutaj do niego, żeby go jakoś zabić albo coś. Wow, zabij go! Wow, ile ten koleś ma tych uderzeń? Kurde. Dobra, nieważne, biegniemy tam. Mam jeszcze tutaj, może weźmiemy ten laser właśnie. Tylko on jest bardziej do takiego, bardziej
takiego kampienia czy coś w tym stylu, żebym ja miał czas naładować to teraz. Co on tam napisał? Aha. Coś tam. Dobra, nieważne. Zabij go. Cholera. Słaby cel. Zabij nic. No, kolesie już wygrali praktycznie. My nie mamy szans, no ale no, dwóch przed chwilą na czterech było, no serio. Zabij go. Dobra, lipa. Dawaj, gdzie on jest? Okej. Okay. I go nie zabiję. No dobra. Niestety biegniemy tutaj gdzieś dalej, mając nadzieję, że tutaj pobiegnie ktoś od nich i używamy lasera. Tak, i czy udaje się zabić? Nie. Otóż nie udaje się zabić. Mam nadzieję, że ktoś od nich to szybko skończy i tak właśnie się dzieje. No i kolejny raz padłem. 6 na 10. Co za epickie staty. Ale dobra. Nie ma co, on już to wygrał. Czy ile się w ogóle dostaje? Zaraz zobacz. O, to nam nawet tam nasi przejęli ten... O, jakiś koleś do nas doszedł. O, chyba się biję młotami. O, koleś chyba... Wow! Wow! Cholera, to jest serio ten koleś, nie wiem, on już jest chyba z 5 razy zaczął, on chyba już z 5 razy tym młotem zaczął tam bić, no bo pierwszy raz to byłem ja, potem był, raz tam uderzał, potem jeszcze raz w tego kolesia i raz we mnie, no to już jest 4 razy, a na pewno jeszcze wcześniej raz tego użył. Dawaj go. Dobra, idziemy po flagę. Wow. Ile kolesi, zabij go, no i kurde. Dobra, nieważne. 9 na 0 ma koleś, no. Chyba jakieś jaja są. Aha, to jest ten koleś chyba, co miał 9, który miał 9 w ogóle od nich, nie wiem. Dobra, biegniemy. Gdzie jest ten koleś? No dawaj, chodź tu ktoś. Dobra, tam nieważne. Biegniemy dalej. Żeby to wygrać, ci kolesie już chyba za bardzo nie chcą tych punktów zdobywać, także... Luz. Raczej już tego na pewno nie wygramy. Palę się. No cholera. Co tutaj więcej zrobić, oprócz takiego bezsensownego padania? No flagi nie przejmę, bo oni mnie tam zabiją w parę sekund. Kurde, te moje to jajo jest słabe w sumie. No bo co, ja muszę to naładować długo i... A zanim ja to naładuję, to oni już mnie zabiją. O, w tej pozycji tutaj może to będzie dobre. O, dobre, dobre. Ej, dobre, chyba znalazłem dobre miejsce do używania tego. A może i jednak nie. O, fuck, uciekaj, koleś. Jakaś apteczka. O, coś tutaj jest. O, to nie jest apteczka, to jest to do amunicji. Jedyne co mnie ciekawi, czy to uzupełnia właśnie ten młot. Kurde, ale bym go zabił. Wow. Weź młot, koleś. Biegniemy. Dobra, oddam kolesiowi, bo ja mam mało życia. O. Kurde, wiesz to ktoś. Ktoś tam był? Chyba nie. Dobra, ale niech to skończy, lepiej szybko. No. Już dawno by to mogli skończyć. Ten koleś ma 14 na 2. No ja nie wiem, jaką ten koleś ma broń. Dobra, mamy naszą epicką... Wow. Jak ja go jeszcze nie zabiłem? No to są jakieś żarty. Dawaj, koleś, pięknie. Mamy zabójstwo. Upragnione zabójstwo po takim czasie i koleś prawie by mnie zabił i pewnie to zrobi właśnie i tak właśnie się dzieje, padam. Ej, no bez jaj, no to jest głupie. Jak koleś mnie może zabić ogniem, no. Ja. Dobra, nieważne, biegniemy dalej. Gdzie tutaj mam jakieś punkty? 2600, no ja mam 8 na 15, no nie najlepiej, no ale no co innego tutaj mogę zrobić, jak ci kolesie grają 10 razy lepiej niż ja.
Dajemy, wbijamy się do nich do bazy i 2 minuty, 2,5 minuty nam zostało praktycznie na zdobycie 3000 punktów. Co jest praktycznie wynikiem niemożliwym chyba. Dobra, zabiliśmy jednego. O, chciałem go z kolby, ale mi to nie wyszło. Tak bardzo mi to nie wyszło. Zobaczymy jakieś punkty? Nie. Więc ci kolesi już lepiej oddadzą jedną flagę. Będzie po wszystkim, a nie, że my się bawimy tutaj pół godziny w przegraną grę. Wow. Koleś. Wow. Ten koleś ma jakieś namierzające te pociski, czy jak? Dobra, biegniemy tam po apteczkę. I zaraz będę tam wracał. Żeby się z nimi postrzelać. Dawaj, dawaj, strzelaj w niego i epicka broń. O, koleś chyba ma to samo co ja i co jest? Czemu coś jaki? Aha. Koleś chyba miał tą broń co ja i strzelał do tego kolesia i go naelektryzował. Ale dobra, dajemy. Cholera. Dawaj, koleś, chodź tu ktoś. Dawaj go i pięknie. Wow. Trzeba to ochłodzić trochę, bo... No i mamy już 0% i dawaj, chodź tu ktoś. Wow, ten koleś, ale przez chwilę wydawało mi się, że ma złotą broń. I zabiłem i on mnie też zabił. Niestety. Ale przynajmniej coś za coś. 11 na 17, co za... Wstyd. Dobra, jeszcze minuta i koniec meczu. Nie no, nie ma co, trzeba przyznać, że kolesie byli o niebo lepsi. Dawaj go! Prawie, ta broń jest nawet bardzo dobra, tylko... Dalej, no weź to koleś. Schładzaj. Ta broń jest nawet bardzo, bardzo dobra, tylko trzeba umieć jej jeszcze używać, no i brawo, zabiłem. No jest bardziej taka właśnie do kampienia, bo w tym momencie ja tutaj mam mało co do zrobienia. I kolejny raz udało, bo znowu ładuję tą broń i koleś... Kurde, przeżył. Dawaj, chodź tu kolej, musimy mieć to rozgrzane. Wow. No koleś mnie zabije. Dawaj, zabiłem jednego. Wow. Z tym, że musiałem cały czas trzymać, dlatego to wciąż mnie nie ratuje. Prawie. No chodź tu ktoś. Wow, jest koleś. A, dobra, przegraliśmy. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.